Można? Słucham pana redaktora. Panie prezydencie, pytanie o Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich. Spotykamy się dziś w sprawie izby administracji, którą próbuje się przenieść po cichu do Gorzowa. Ale więc ja jeżeli pan chciał na ten temat. Pytam o ZZUM, czy panie redaktorze, kiedy pan dowiedział się po raz pierwszy o tej sytuacji? Panie redaktorze, dzisiaj rozmawiamy na temat tego, że ktoś wpadł na pomysł, aby przenieść Izbę Administracji do Gorzowa. Ja pytam pana o ZZUM, to znaczy kiedy dowiedział się pan o problemach ZZUM i śmierci księgowej? Pan ma nasze stanowisko, jest to bardzo smutna historia. W związku z tym kondolencje dla rodziny i czekamy na rozwój wypadków. Będziemy współpracować. Kiedy się pan o tym dowiedział, bo pan złożył kondolencje 3 tygodnie po pogrzebie. Redaktor spróbuje pozwolić mi dokończyć zdanie, więc jeszcze raz powtórzę. Kondolencje dla rodziny. Składamy wysokie ubolewanie, bo jednak jest to tragedia, która się wydarzyła. I panie redaktorze, kiedy się pan o tym dowiedział? Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę. Oficjalne stanowisko pan dostał. Będziemy współpracowali z prokuraturą. Prokuratura do dnia dzisiejszego nie zwróciła się do urzędu w żadnej kwestii dotyczącej tej sprawy. Jeżeli nie się zwróci, pan jeżeli kiedy się, pan się o tym dowiedział, to ja się zapytam w takim razie, czy nie uważa pan, że to jest jednak pewien problem, bo spółka funkcjonuje od tamtego czasu, funkcjonuje zarząd, który w tej sytuacji podejmuje jakieś działania. Czy pan prezydent nie czuje jakby się dyskomfortowo? Czuję się dyskomfortowo, jeżeli ktoś próbuje przenosić instytucję z Zielonej Góry do Gorzowa. Spotkaliśmy się w tym zakresie. Panie redaktorze, jeżeli chce pan porozmawiać na ten temat, chętnie przyjdę do pana do rady i chętnie z panem porozmawiam. Nie ma dzisiaj dokumentów przy sobie w tym zakresie. W związku z tym nie mogę panu udzielić wszystkich informacji, więc jeżeli pan byłby gotów, chciałbym panu poinformować, że ta osoba nie była już pracownikiem spółki. To pewnie też pan wie, nie była i nie pracowała w spółce, w związku z tym... Ale prowadziła księgowość spółki. Nie prowadziła już księgowości, nie pracowała w spółce i pan dobrze o tym wie. Panie redaktorze, proszę się zwrócić o te pytania do spółki. Czy nie uważa pan, że sytuacji nie powinna władzę w spółce przejąć Rada Nadzorcza w roli jakiegoś takiego, nie wiem, zarządu komisarycznego? A może pan powiedzieć, co się stało? No mamy informacje o tym i one są potwierdzone przez prokuraturę, że są nieprawidłowości w firmie. A co prokuratura panu potwierdziła? Mógł prokuratura pan w tej chwili prowadzi te działania. No więc poczekajmy, bo nie wiem, czy pan wie. Poczekajmy, jeżeli prokuratura zwróci się jakiekolwiek dokumenty do nas i zwróci się z jakąkolwiek propozycją, chętnie ją odpowiemy. Ale wydaje się, że na dzień dzisiejszy jest to przedwczesne. Prokuratura nie zwróciła się ani do urzędu, ani do spółki w żadnej z podstawowych kwestii dotyczących tej sprawy. Natomiast dzisiaj spotykamy się na temat tego, że ktoś chce przenieść w sposób niegodny i niesprawiedliwy Izbę Administracji Skarbowej. Po raz który dementujemy te same informacje, po raz który próbujemy przenieść siedzibę Izby Administracji. Janusz Jankowski jest bliskim pana współpracownikiem. Od kilkunastu lat nie jest bliskim współpracownikiem, jest prezesem jednej ze spółek. Dobrze. I panie redaktorze, bliskich współpracowników jest około 100, bo tylu jest mniej więcej dyrektorów i prezesów różnego. Ma pan zaufanie do niego w kontekście prowadzonej tej spółki? Panie redaktorze, tak. Jeżeli biegły wykazałby cokolwiek, to oczywiście byśmy reagowali. Na dzień dzisiejszy biegły nie wykazał w spółce żadnych nieprawidłowości, a wręcz przeciwnie, w palmiarnia dzięki niemu została wyprowadzona na prosto. Nie wiem, czy pan pamięta, jakie kiedyś były problemy związane z prowadzeniem tego lokalu. Cofnijmy się kilka lat wstecz, od wielu, wielu miesięcy nie ma z tym żadnego problemu, więc nie widzę żadnych powodów, dla których mielibyśmy cokolwiek realizować, dopóki prokuratura nie zwróci się. Ja przypomnę, że ponad miesiąc czasu minęło od tego faktu, z tego, co pan redaktor mówi. Prokuratura nie zwróciła się o żadne ten. Prokuratura nie potwierdza żadnych nieprawidłowości. Przynajmniej ja takiego stanowiska od prokuratora nie dostałem, że pan redaktor je dostał. Chętnie bym się z nim zapoznał. Jest informacja tylko, że ta kobieta zostawiła list, w którym takie informacje są. Czyli prokuratora nie potwierdziła. Czyli pan w tej chwili wprowadził mnie w błąd, mówiąc, że prokuratura potwierdziła nieprawidłowości. Potwierdziła, że jest list, w którym jest list, a nie ma żadnych nieprawidłowości. To są informacje, które mogą wskazywać, są czy nie ma nieprawidłowości. Panie redaktorze, tego nie wiemy za chwilę jeszcze. Zaczynamy sesję, więc po to, co powiedziałem, chętnie się z panem spotkam, umówię w tym zakresie. Prosiłbym, jeżeli będzie chciał pan cokolwiek opublikować, żeby było opublikowane bez żadnych skrótów. Dobrze? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.